Siemka, czyli lampa warsztatowa, zrobiona na szybko do warsztatu. Mieliśmy awarię prądu, coś takiego musiałem stworzyć, żeby mieć po prostu jakieś zasilanie do naprawy samochodu. I teraz tak, co z czego się składa, znaczy dokładnie ta lampa, podstawka to jest podstawa od monitora, od starego monitora. Akumulator leżał przy śmietniku. Ten akumulator nie był uszkodzony, on był po prostu wyschnięty. Wystarczało samo dolanie elektrolitu i z 2 V podszedł do 11 V. Później zrobiłem mu ładowanie 3 razy po 8 godzin i wskoczył ponad 12 V i teraz trzyma. To z tyłu to są paski LED-owe z demontażu używanej lampy, która się potrzaskała. Włącznik jest z jakiegoś starego urządzenia. Lampa świeci światłem ciepłym. Jest wystarczająca tak, żeby wrzucić pod auto tam przy wymianie tłumika czy coś. Mamy odświetlony cały spód. To jest akumulator 12-woltowy. LEDy są 12-woltowe. Jest to wszystko przymocowane na radiatorze. Radiator jest wyciągnięty ze starego telewizora. To nie był LCD, tylko jeszcze jakiś starszy telewizor i tam były na zasilaczu takie ogromne radiatory. Wszystko jest przyklejone klejem na gorąco i skręcone trytytkami, bo zależało mi na tym, żeby jak najszybciej to uruchomić, żebyśmy mieli oświetlenie tutaj awaryjne. Także patent się udał. No, koszty praktycznie znikome, lampa działa i świetna sprawa. Jak chcecie, to działajcie, zrobić coś z niczego. Siemano.